Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Premierze, z exposé się niestety nie dowiedzieliśmy, czym dokładnie będzie się zajmować Ministerstwo Równości i jakie ma problemy w Polsce do rozwiązania, więc podpowiadam i zgłaszam pierwszą sprawę dla tego ministerstwa. Nierówność, jakiej doświadczają polscy przewoźnicy, polscy kierowcy, polscy właściciele firm transportowych, którzy muszą konkurować z ukraińskimi przewoźnikami, z ukraińskimi firmami dopuszczonymi na rynek unijny bez wszystkich obowiązków, jakie się z tym wiążą. Ukraińscy przewoźnicy nie podlegają pakietowi mobilności, nie podlegają polskim podatkom znacznie wyższym niż na Ukrainie, nie podlegają wymogom technicznym, które Unia narzuca polskim przewoźnikom. I dlatego nie mogą wygrać w tej konkurencji. Dlatego w tej konkurencji przegrywają, bankrutują i dlatego teraz od miesiąca marzną na polskiej granicy, znoszą groźby ze strony Ukraińców, a teraz muszą też fizycznie bronić się przed usunięciem z tejże granicy. Panie premierze, pytanie. Czy zamierza pan spełnić postulaty strajkujących polskich przewoźników? Dziękuję bardzo. Konfederacja, wolność i niepodległość.